Dzień dobry. O tak właśnie muszę trzymać przed sobą. Dzień dobry. No bo chyba jeszcze dzień mimo wszystko, chociaż powoli zbliżamy się ku wieczorowi. Nazywam się Magdalena Kicińska, jestem redaktorką naczelną miesięcznika Pismo Magazyn Opinii i mam ogromną przyjemność po raz pierwszy w księgarni wydawnictwa Czarne poprowadzić spotkanie i po raz pierwszy rozmawiać z wspaniałą, wyśmienitą gościniami, które tutaj dzisiaj się znalazły. Znalazły się oczywiście z powodu książki, no bo jesteśmy w miejscu, w którym książki się celebruje, świętuje, więc jak najbardziej jest to miejsce. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o książkach, przede wszystkim o najnowszej książce, ale też o książce poprzedniczce, książce, która, no właśnie, dialoguje Maranta z Maestro, a jeśli tak, to jak? O tym też dzisiaj będziemy rozmawiać. A będziemy rozmawiać ze wspaniałą, wyjątkową pisarką, poetką, publicystką, eseistką, tłumaczką, której zasługi na polu tak twórczości własnej, jak i translatorskiej, ale też, jakby to ująć, organizacyjnej, organizatorskiej, jeżeli chodzi o życie literackie w Litwie, ale też o tworzenie pomostu między kulturą i literaturą litewską i polską, są trudne do zmierzenia, ale bardzo, bardzo cenne. Birutę, i przed chwilą sprawdzałam, żeby dobrze powiedzieć nazwisko, i teraz trema mnie zżarła. Więc i teraz już się bardzo boję powiedzieć. Januszkajtę. No właśnie, a przed chwilą właśnie pytałam o to, żeby takiej wtopy nie zaliczyć, więc przepraszam. I oczywiście z nami też tłumaczka maestra, Joanna Tabor, bardzo z prostszym nazwiskiem, tak, ale też zajrzałam, bo teraz już się tak przejęłam, że mogłabym powiedzieć Joanna Rębiałkowska, myśląc o Agnieszce Rębiałkowskiej, która przetłumaczyła z kolei Marantę, ale o tym, tak, więc Joanna Tabor i Agnieszka Rębiałkowska. W naszej rozmowie na pewno też się pojawi, bo język i przekład książek, o których tutaj będziemy rozmawiały, jest również istotnym tematem, istotnym wątkiem do rozmowy. I myślę, że może tak inaczej niż zazwyczaj, że na koniec, to ja bym bardzo zachęciła Państwa do braw na początek z okazji naszego spotkania. Przyjęcia zaproszenia i tego, że panie tutaj z nami są. Myślę sobie też, że to, że spotykamy się 8 marca w Międzynarodowym Dniu Kobiet, też może nadawać interesujący kontekst do rozmowy o książce, która zaczyna się od perspektywy kobiecej, ale opowiada o perspektywie i o głosie męskim. A w Marancie było trochę na odwrót, czy bardzo na odwrót. Jak to jest? Czy te głosy, czy te narracje, czy te perspektywy kobieca i męska, kobiecego i męskiego doświadczenia, czy one ze sobą korespondują? Czy to jest dialog, czy to są dwa równolegle toczące się monologi? Czy koniecznie muszę mówić z mikrofonem? Z mikrofonem, dlatego że rejestrujemy, tak, żeby ci, którzy dzisiaj nie mogli dołączyć, mogli później odsłuchać. No cóż, to dobry wieczór, Labas Vakaras. Bardzo mi miło, widzę tutaj i znajome twarze, i nowe, i młodzież, i bardzo z tego się cieszę, że ich też interesuje literatura litewska. Cóż mogę odpowiedzieć na tę kobiecość i męskość? Dzisiaj, jak wiecie, od samego rana idą życzenia i jedna z moich kuzynek pisze,
No, życzę, moje drogie, żeby wszystkie dni były takie jak te, pełne miłości i kwiatów. Ja mówię, ja to głosuję, mogę oddać ten jeden dzień, niech tam już stracimy, żeby wszystkie pozostałe były pełne miłości i kwiatów, nie tylko ten jeden jedyny. To żarty żartami, ale prawdę mówiąc, pani bardzo... Bardzo, no, powiedziałabym, trafnie ujęła, że ja sama tak odczuwam, chociaż pisząc może za bardzo tak się nie starałam, ale tak już wyszło, że Maranta jest raczej żeńska, Maestro męska książka. No tak potocznie mówiąc. Ale czy one dialogują? Tak czy inaczej, ten bohater, maestro, czyli Wiktor, no, z tej pierwszej powieści przeszedł w tą drugą i stał się głównym bohaterem. To akurat wczoraj w Olsztynie dyskutowaliśmy na ten temat i jedna z dziennikarnek się spytała, jak to było. Ja mówię, no... Tak się stało, że czytelnicy sprowokowali po prostu, bo się zjawia taki dziwny, ciekawy typ, ale jest bardzo mało o nim w Marancie. I on znika. I zawsze na spotkaniach czytelnicy pytali się, no to dlaczego nic więcej nie napisałaś o nim? Skąd, jak, skąd on się wziął? Co tam dalej z nim było, czy on z tą rasą się spotkał, czy się nie spotkał w życiu. No bo jednak te historie pewnie każdy czytelnik jakoś formuje później sam sobie, jeszcze jakiś ciąg dalszy pisze po przeczytaniu książki. No ja pomyślałam, że chyba jednak powinnam rozwinąć ten wątek i napisać o tym, jak ty tam go nazywasz? Wrednym dziadzie, maestrze. Skąd i dlaczego? Dlaczego taki, a nie inny? I tak w ten sposób na pewno to jest dialog. A czy czytelnik odczuwa ten dialog? No właściwie te książki można czytać odrębnie. Niektórzy najpierw przeczytali Maestro i tylko później sięgnęli po Marantę. Także to nie jest tak, że bardzo, bardzo powinno się czytać tą historię, że najpierw Marantę, później Maestro, bo inaczej to się nic nie zrozumie. Nie, one mogą funkcjonować, te książki, odrębnie. A jeśli się przeczytałoby je odwrotnie, w odwrotnej kolejności, to czy jest to ta sama opowieść, która, kiedy się czytają od Maranty do Maestro, tworzy się? Wie pani, to chyba już to pytanie ja bym chciała zadać czytelnikom, jak oni to odbierają, bo dla mnie raczej no, ciężko powiedzieć, czy to inaczej się odbiera. Tak, pomyślałam teraz w związku z tym o grze w klasy, czy rzeczywiście ta kolejność, jeżeli byśmy ją gdzieś przebudowali, stworzyłaby nową opowieść, ale rzeczywiście to też myślę, że może być zachęta dla czytelników i czytelniczek, żeby spróbować. Może niektórzy z Państwa jednak zaczną od Maestro. A na przykład to jest, myślę, dobra zabawa dla pary. Ktoś zacznie od Maestro, ktoś zacznie od Maranty, a potem dyskutujemy i tworzymy. Może to jest pomysł na jakieś zajęcia, jakiś klub książki. Ale powiedziała Pani o tym, że czytelnicy zainspirowali Panią do tego, żeby dalej pójść z Wiktorem, a zapytam przewrotnie może, czy Wiktor by sobie tego życzył? Bo to, że o nim się tak mało dowiadujemy, chyba nie jest przypadkowe. Chyba wynika z tego, na ile zdołałam poznać tego bohatera, z pewnego jego bycia w świecie. Takim, że jest jednak o nim mniej niż więcej. Oj, proszę Panią, to jest taka bardzo ciekawa zabawa, którą chyba najbardziej lubię w pisarstwie, bo o ile dobrze pamiętam, Wiesław Myśliwski powiedział, że jeśli bym wiedział, co się stanie na następnej stronie książki albo w następnym rozdziale,
to bym się w ogóle nie brał pisarstwa, bo to no, całkiem nieciekawa jest praca. Mimo że sporo pisarzy sądzę, że taki piszą, że zaczynają od przemyślanego początku, wiedzą jak tam wszystko się rozłoży, jakie będą rozdziały i jak się to powieść skończy. No ja niestety należę do tych spontanicznych, których prowadzą sami bohaterowie, tak jak i Myśliwski mówił. Byłoby nieciekawe dla mnie samej, więc jeśli chodzi o maestro, to jeśli pani czytała ten dziennik na końcu książki, ile ja tam z nim dyskutuję, z tym dziadem okropnym. Także no, ja z tymi bohaterami żyłam, jeśli razem, to chyba z 10 lat, bo 5 lat mniej więcej pisałam Marantę i z 5 lat Maestro. Wyobraźcie sobie, jak, co tam się dzieje w tej mojej biednej głowie. Jak oni tam chcą pójść w jedną stronę i jakieś tam, nie wiem, tak, i trzeba ich i złapać i trochę ich zatrzymać i te dyskusje i co w końcu podać czytelnikowi. Bo zazwyczaj rękopis jest o wiele, wiele grubszy. No ja mówię, ja nie zatrzymuję siebie, ja daję im pole do działania, a później z tego całego materiału, z całej tej kupy, no w końcu trzeba jakoś wybrać to, co powinien czytelnik mieć w swoim ręku i żeby on w końcu już zrozumiał, co z całym chaosem tam się dzieje. Bo ja to wiem, ale żeby i ktoś inny zrozumiał, muszę też no, normalny porządek zrobić z rozdziałami i z początkiem i z końcem. Także czy on chciał, czy nie chciał, no zmusiłam go. Po prostu zmusiłam, żeby zadzwonił do tej rasy, żeby się spotkali, żeby w końcu ten element, który dla mnie jest bardzo ważny, element wybaczenia, przepraszam, czasem mi brakuje słów. Element wybaczenia dla mnie na przykład jest bardzo ważny, bo właściwie jeśli się chce budować jakiekolwiek stosunki międzyludzkie, to bardzo często zaczynamy od przebaczenia, od wybaczenia. No sytuacja była jaka była, rasa była bardzo zła, odrzuciła rodzinę, nie mogła tego strawić. Że została oszukana. Tak, że została oszukana, że zostało ukradzione dla niej jakby życie, prawda? Nikt jej się nie spytał o zdanie. Ktoś za nią decydował cały czas. Ktoś myślał, że to jest dobra droga, że takie jest dobre wyjście. Ale tej osoby, która była główna, no ona została na uboczu. I więc czy można budować nowe jakieś stosunki bez wybaczenia? No zmusiłam, żeby to było wybaczenie, bo tak mi się wydaje, bo to już no, jakieś takie punkty podstawowe, mnie się wydaje, w życiu każdego człowieka. Wybaczenie, miłość i służenie drugiemu. Pani jako autorka ma tę wszechwładzę, żeby głównych bohaterów do wybaczenia zmusić. Ale chyba musimy powiedzieć, że to nie jest tylko wybaczenie rasa Wiktorowi, Wiktor Rasie, ale też bohaterzy sami sobie muszą wybaczyć i chyba w którymś momencie odpuścić złość, gniew, te wszystkie maski, którymi zakrywają poczucie, że no też sami wobec siebie byli może zbyt okrutni, zbyt surowi, bo dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie zaczęli przygody z tymi bohaterami, tak jak już autorka wspomniała, Rasa jest młodą kobietą, która została przez rodzinę oszukana, jeżeli chodzi o jej tożsamość. Nie chcę też zdradzić zbyt wiele, więc tak meandruję i wasze słowa. Wiktor jest jej dziadkiem. Oni poznają się w takim momencie dosyć szczególnym. On jest
osobą, która potrzebuje pomocy, jest w takim momencie życia, kiedy już nie jest samowystarczalny, nie może odpychać ludzi, tak jak chyba odpychał przez całe życie, bo teraz ich bardzo potrzebuje, fizycznie wręcz potrzebuje pomocy i wsparcia. I oni się spotykają w takim momencie, w którym ona, jeśli dobrze odczytywałam motywację bohaterki, jest jeszcze pełna tej złości, rozczarowania, jest też zagubiona w swoich emocjach i w swoim życiu. On powoli zaczyna chętnie lub niechętnie się z tym życiem rozstawać i zaczynają dialogować. Czy zechciałaby pani przeczytać fragment, który książkę otwiera, żebyśmy też poczuli, jak ten dialog przebiega? Czas nie śmie mi przeszkadzać, czai się za ścianą. Niczym ślepiec końcem laski cicho postukuje w podłogę. To nadetnie na tufkę koloru życia, to zawadzi o jakieś zderzenie czy przedmiot, który spada z nieba lub ze stołu. Chwila hałasu i znów tykanie z oddali. Za drzwiami z niezakrąconego kranu kapią minuty. Niespodziewane odgłosy tylko na moment wstrzymują rękę. Ta automatycznie sięga po kubek, podnosi go do ust. Łyk kawy albo wody, potem jabłko lub kromka chleba posmarowana miodem. Dni stają się smugami gęstej farby. Jej warstwy twardnieją. Czas chrobocze, może zagląda przez dziurkę od klucza, wzdycha. Odchodzi. Przez płótno przebijają kręgi kręgosłupa, woskowe plecy starego człowieka, kościste, zgarbione, a może tylko gardło ściśnięte rozpaczą, która ogarnęła mnie tego wieczoru, kiedy przez uchylone drzwi łazienki obserwowałam czułe dotknięcia. Kobieta namacza żółtawą gąbkę, podnosi ją powoli i ostrożnie przesuwa mężczyźnie po szyi, łopatkach, aż po zanurzone w wodzie pośladki. Na plecach zostaje błyszczący ślad mydlin. Toczą się drobne kropelki, kręte stróżki płyną po szkle. I jeszcze raz. Potem kobieta kładzie rudowłosą głowę na lewym ramieniu mężczyzny, przytula się do niego pleców i zaczyna śpiewać. Śpiewa po francusku. Nie rozumiem słów. On siedzi z pochyloną głową. Mokry, popielaty jeżyk błyszczy jak popryskana srebrną farbką adwentowa szyszka. Kosmyk włosów okala ucho, lecz nie sięga pokrytej zmarszczkami szyi. Nie widzę jego twarzy, nie widzę rąk, ale tak jak on słyszę aksamitny głos i wiem, że czułość nie zostanie odrzucona. Milczenie baranka? Czy zadowolonego lwa? Kiedy na chwilę zasypiają w nim wszystkie inne instynkty i pozostaje tylko zanurzyć się w rozkoszy, bez zastanawiania się, skąd ona pochodzi. Jednak kiedy rozkosz minie, kąpali się długo. Skradłam im tylko kilka chwil, jakbym przywłaszczyła sobie guzik, który odpadł mu od marynarki, ale i tego wystarczyło. Jakby jakiś laser przeciął moje życie z maestrem na dwie części, dotychczasowe i po tamtym wieczorze. Mogłam nie zobaczyć, ale zobaczyłam. Wiedzieli, że wychodzę do teatru, wrócę nie wcześniej niż za 4 godziny. Wróciłam po godzinie. Spektakl odwołano. Właśnie tego wieczoru odtwórca głównej roli musiał złamać rękę. Właśnie tego wieczoru nie poszłam z Piusem do kawiarni, a przecież zapraszał.
Biegłam do tramwaju, żeby jak najszybciej wrócić do domu. Co mnie tak gnało? Nie nasyci się oko ani ucho na pełni, powiedziałaby Lonia. Ale Lonia już dawno leży na cmentarzu nad Gaładusią, tam, gdzie chciała być pochowana, obok swoich rodziców. Teraz ten, którego miałam nie widzieć, takiego uległego, kolusanego pluskaniem wody i czułą piosenką, wstaje i próbuje przebić się przez płótno. Jakby rodził się na nowo, rozrywając mnie bezlitośnie. Błaga mnie, żebym go objęła, nie zważała na ból. Chce odzyskać swój guzik. Ze zmęczenia zasypiam tutaj w pracowni na kanapie, jakbym i ja zanurzała się w wodzie. Poprzez chulupot słyszę przytłumioną melodię. Czasu nie słychać, może przystaną za drzwiami. Czuję, jak nachodzi hypnos, unosi brzeg koca i ściąga go ze mnie, wlecze po podłodze. Widzę, jak spadają na niego kwiaty maków, a Bóg snu oddala się z tym kwitnącym płaszczem, który trzymam kurczowo za róg, ale wyślizguje mi się z rąk. Budzę się zdrętwiała. Szary koc, jak bylinka snu, leży obok kanapy. Ciało drży od nieznośnego fizycznego bólu. Głowę mam pełną mleka z niedojrzałych makówek. Próbuję oderwać ją od poduszki, ale nie jestem w stanie. Zczołguję się z kanapy. Owijam się kocem, siadam skulona, próbuję się rozgrzać. Nie wiem, jak długo tak siedzę na gołej podłodze. Czas wciąż się czai, wciąż tkwi za drzwiami pracowni. Wstaję, owinięta w koc, chodzę po całym domu, zapalam wszystkie światła. No pokaż się wreszcie, maestro, wyjdź z kuchni, z sypialni, z pracowni, gdzie się schowałeś? Wyjdź i odwróć się do mnie. Jak mam cię namalować, skoro widziałam tylko plecy, plecy szczęśliwego człowieka? Ostatnio mijałam tę łazienkę, bo ciągle mi się zdawało, że jeszcze tam słychać twoje zwykłe idę się prysznicować. Teraz otwieram i te drzwi. Łazienka jest wielka jak kawalerka z czasów komuny. Na podłodze biało-czarna szachownica. Nie wiem, na którym kwadracie postawić nogę. Teraz ja tu jestem królową, tylko bez króla, bez koni i gońców i bez zwierzy. Kto mnie obroni? Na umywalce żółtawa gąbka. W umywalce, w wannie ani kropli wody, żadnych śladów, że ktoś tu był. Pod prysznicem też sucho, nikt się nie prysznicuje. Żeby chociaż zostało gdzieś kilka włosków z brody. Zawsze mnie to strasznie denerwowało. Do jasnej cholery, goli się tak, że potem wszędzie pełno tej szczeciny. I w umywalce, i na podłodze, nawet na ścianach. Ścierasz i ścierasz, ale nie schodzi. Teraz porcelana umywalki jest śnieżnobiała, błyszcząca, żadnego włoska, została starannie wyszorowana. Wyszorowana tymi samymi rękami, które przesuwały się po twoich plecach, zanurzały się w wodzie, żeby cię objąć jak dziecko. Siadam na sedesie i od razu podskakuję jak oparzona. Nie czuć odoru moczu. A tyle razy pomstowałam w myślach. Nie wymagam, żebyś wycierał po sobie obsikaną deskę, ale przynajmniej klapę mógłbyś opuścić. Tym razem klapa jest opuszczona. Gdy ją podnoszę, rozchodzi się zapach konwoliowego ajaksu. Zaskakująca świeżość. Aseptycznie jak w hotelu. Jakby łazienka czekała na nowego gościa. Rolka papieru na wypolerowanym uchwycie jeszcze nawet nie jest zaczęta. Puszczają mnie wszystkie blokady. Płaczę, obejmując pachnący konwaliami sedes. Dawno tak nie rozpoczęłam. Ostatni raz chyba u wujka w Ladasach, gdy czytałam listy Rukasa i Saule. Przez uchylone drzwi łazienki wchodzi pies, nasz Platon. Przeprowadziłeś czas? Tik-tak, tik-tak, pazurkami po płytkach. Wtulam się w psie kudły.
platą piszczy, skomle, podtyka mi do tulenia głowę, kładzie pysk na kolanach, liże mnie po obsmarkanej twarzy. Potem odwraca się do drzwi i wydaje krótki szczek. I wtedy przez łzy dostrzegam maestra. Stoi oparty o futrynę, w białym garniturze, białych butach, prawa noga wysunięta przed lewą, spiczasty nosek pantofla nieco zadarty, obcas lekko uniesiony na czarną płytką, marynarka rozpięta, prawa ręka w kieszeni spodni, w lewej papieros. Ta poza maestra zawsze wzbudzała mój zachwyt, wrodzona, niewymuszona elegancja. Tego nie da się nauczyć. Gesty świadczące o wewnętrznej wolności i o błękitnej krwi. Długie, smukłe nogi, wciągnięty brzuch, nonszalanckie ruchy dłoni. Dobrze. Jakby cały czas był na parkiecie, mistrz demonstrujący kroki tańca, namiętnego tango z wymagiwaną partnerką. Marzenie każdej kobiety. Moje też. Bardzo dziękuję za piękne wprowadzenie nas do tej opowieści i też za wprowadzenie nas do tej relacji, która mówiłyśmy wcześniej o tych figurach męskiej i żeńskiej, o głosie, o narracji, o perspektywach. Możemy? Tak, serwetkę? Tak? O, jest, tak? O tych dwóch głosach, ale tutaj też w tym fragmencie widzimy bardzo intymną scenę, bardzo, bardzo głęboko od samego początku wchodzimy w ten świat, w to mieszkanie, w tą sytuację między starym, odchodzącym mężczyzną, a młodą kobietą, która z nim wiedzie wspólne życie, która próbuje go poznać, a on nie bardzo daje się poznać. Ja akurat nie jestem z frakcji, że maestro to ten wredny dziad. Tutaj rozmawiałyśmy przed spotkaniem, że mnie bardzo zaintrygowało, co pod tą chropowatością, pod tymi wrednymi, bardzo często okrutnymi słowami, które on wypowiada, też pod sposobem, w jakim on komunikuje się ze światem, co tam jest. Bo to są takie kolejne zbroje i pancerze, które wydaje mi się mają go ochronić przed odrzuceniem. A z kolei rasa również ma w sobie pewnego rodzaju chropowatość, taką zawziętość. Ona jest zbuntowana, ona jest zła. Są razem, ona chce go poznać, on nie do końca jej to ułatwia, mówiąc łagodnie. Ale czy pod tymi warstwami, pod tymi... Właśnie może nie czy. Co jest pod tymi warstwami i tym pancerzem maestra? Czy to jest cynik, czy to jest wredny dziad, czy może ktoś inny? Ja sądzę, że każdy z nas tutaj siedzących mamy swoje maski, tak? Po polsku się mówi, tak? Kaukies. I czasami je zdejmujemy. Ale zazwyczaj myślę, że rzadko, może też w łazience przed lustrem, gdy umyjemy twarz na noc. Także no, trzeba przeczytać książki, żeby zrozumieć, co jest pod tymi warstwami, czy pod tą maską cynika. Właściwie no, w literaturze tak jest, że jakieś tam takie... przynajmniej dla mnie, ja nie wiem, może zresztą ja się mylę, bo zazwyczaj najwięcej ludzie czytają co? No takie kieszonkowe powieści o miłości, prawda? Gdzie wszystko jest ładnie, wylizane, fajne, szczęśliwe i tak dalej. Ja lubię literaturę, gdzie postacie są bardzo skomplikowane i przebrnąć do duszy, do głębi, do środka każdego tego, czy człowieka, czy postaci opisanej w jakiejkolwiek powieści jest bardzo trudno. I może nawet ten element
niespodzianki takiej, że no ogólnie się wydawałoby stary gbur, dziad, taki cynik i tak dalej, i tak dalej. I może i dlatego i napisałam całą powieść, że no nie jest to tak, co my widzimy. Pan profesor, który w Marancie, jak on się zachowuje ze studentami, który może trzasnąć drzwiami i się nie pokazywać, jeśli mu się coś nie spodobało, cały miesiąc na uczelni i tak dalej, ale jakby wszyscy mu wybaczają, no bo to taki genialny malarz, no bo on wróci na tą uczelnię i znowu jak pszczoły się zbiegną wszystkie, no przylecą wszystkie i studentki, i studenci, bo to jest ciekawe, bo ma co do powiedzenia. Bo ma tą wiedzę, bo ma charakter, bo nie jest jakimś tam takim śliwacznym, jakimś tam dziadem, który przyszedł i coś i odszedł. No. To jest cały cymus tego człowieka. A dlaczego on się stał taki, a nie inny, odpychający, jakby arogancki, jakby cyniczny? No to jest cała powieść o tym. To i jest to dzieciństwo, ta utrata miłości, to i jest ten strach przed miłością. I zresztą i zarazem i pogoń. Co to jest ta powieść? To jest i pogoń za miłością. To są bardzo skomplikowane rzeczy, że wprawdzie mówiąc, on próbuje te jakieś i się zakochuje i w tej Dominice i w pewien sposób on przecież i Helenkę kocha, prawda? I nie jest wobec niej tak wielkim cynikiem jak na co dzień gdzie indziej, ale on odtrąca te kobiety. I no jeszcze tutaj zdradzę taki jeden fakt z mojego własnego życia, że tylko teraz muszę przypomnieć, gdzie. Ale zobaczyłam, jest taki obraz, jeśli się nie mylę, Picassa, odchodząca taka para, kobieta z tyłu, bez twarzy, oddalająca się. No właśnie. I w tym momencie, ja w ten czas byłam w trakcie pisania powieści i myślę sobie, o co chodzi. Odchodzą te kobiety, w końcu odchodzą, nie wytrzymują z nim. Ale on spowoduje, żeby one odeszły. On się boi stracić znowu miłość, odrzucić, że go będzie odrzucony i dlatego odrzuca sam. Tak jak był odrzucony przez rodziców, powiedzmy i tak dalej, to jest ten strach okropny, który go prześladuje przez całe życie. Ja nie wiem, czy tak było w życiu. No tak się stało z moim bohaterem. Że odrzucał, żeby odrzuca, nie zostać odrzucony. On tyle miał okazji, prawda? I wydawało się, no czego jeszcze? No zbuduj już te szczęście, już uwierz, że to naprawdę jest twoja miłość. Na prawdziwe uczucie. Ale on się boi, że znowu zobaczy tylko plecy tej odchodzącej kobiety. I sam zamyka drzwi. Bo też Rasa do niego woła w tym fragmencie, który pani przeczyta. Wyjdź, wyjdź i odwróć się do mnie. No pokaż, odsłoń się, pokaż, kim jesteś pod tymi wszystkimi warstwami. Ale to już jest, już po jego śmierci. Już po jego śmierci, już ona tylko jest, no wizję ma, że on jest taki, stoi, później tam inny. W inny sposób się ukaże dla niej, bo i to jest nasza tragedia życia. Wiecie co? Kto się śmiał, nie pamiętam nawet, jest chyba taki kawał jest o kobietach, że każdy, jeśli dobrze przypomnę, że każdy mężczyzna powinien mieć chyba ze 4 żony. Jedną oczywiście. No powiem, Rosjankę, bo jest bardzo dobra do seksu i kochania. Następna Żydówka, do rodzenia dzieci, no bo jest świetna gosposia i bardzo dobrze wychowuje dzieci. Później jeszcze jakaś tam, nie narodowości, już teraz nie pamiętam. A czwarta to powinna być Litwinka, no bo bardzo zadba o grób męża. Codziennie będzie nosić kwiatki i tak dalej. To ja się śmieję dlatego, że
zawsze w życiu nam za mało czasu na to, żeby powiedzieć komuś naprawdę, że go kochamy, że jest ważny dla nas, że siadamy i porozmawiajmy, siądźmy i porozmawiajmy, prawda? A już jak umrze, no to wtedy już, o Boże drogi, i nie zapisałam, co ten tata, ja samo o sobie mówię, co ten tata mi opowiadał w młodości, nie było czasu i się nie chciało, i nie wysłuchałam tego, i nie miałam czasu na jakieś tam zwiedzanie, i na coś zawsze czas tutaj i piszę, czas kapie za drzwiami, czas stuka, puka i tak dalej. Na te takie normalne stosunki my ciągle nie mamy czasu, ciągle w biegu. A już jak człowiek umarł, no to w ten czas, maestro, pokaż się, nie tylko plecy. A gdzie ona była przez ten cały czas, kiedy miała okazję? Tak samo maestro. Też mógł się odsłonić, ale czy mógł... Może to też jest takie gadanie. Gdyby mógł, to by to zrobił z różnych powodów, które w powieści są przedstawione. Dowiadujemy się, co go hamuje, jakie doświadczenia wpływają na to, że on tego nie potrafi, chociaż komunikuje na inne sposoby, że tego potrzebuje, że nie jest jednostką pozbawionej tej prymarnej potrzeby bliskości, bycia w kontakcie z drugim człowiekiem i to nie tylko tym kontakcie właśnie w czasie seksu, czy tym kontakcie w czasie mycia, kąpieli, gąbka na skórze, ale też bycia ze sobą w rozmowie, w szczerości, w takim odsłonięciu się. I to, czy zdążą bohaterowie sobie powiedzieć, czy zdążą sobie wybaczyć, jest jednym z wątków, przez które meandruje się, mimo że teoretycznie autorka na samym początku już nam mówi, że no właśnie, że on umarł, że nie zdążyli, ale czy nie zdążyli naprawdę, czy na przykład tym językiem spotkania się i odsłonięcia nie była dla jednego i dla drugiej sztuka, malarstwo, czy oni pokazywali przez ten język, kim są i próbowali do siebie dotrzeć, czy dlatego wybrała pani dla nich ten dodatkowy język, malarstwo? Oczywiście pisze o tym, że prawdę mówiąc wymalował maestro całe swoje życie, wszystkie swoje uczucia i utratę i ten ból i wszystko wymalował. Ale dla rasy, jak znajdziecie w książce, jak ona przychodzi do tej pracowni jego i widzi tyle tych obrazów, dla mnie też to są rebusy. On przecież nie usiadł z nią i nie powiedział, ten obraz przeznaczony albo powstał, no powiedzmy, sprowokowany jakimś tam no, ważnym wydarzeniem w moim życiu, prawda? Ten jest o Zyni, ten jest o Heleńce, ten czy tam o dziadku, tym dziadulku i tak dalej, i tak dalej. On tylko malusieńki skrawek uchylił dla niej, a wszystko zostało. Ona sama no, odwraca i tylko widzi napisy, nazwy tych obrazów i może coś tam sobie wyobrazić, że może to jest jakby odzwierciedlenie właśnie takich czy innych faktów z biografii maestra. Tak samo ona, no jest taki fragment jeszcze w Marancie, kiedy ona pokazuje jeden swój obraz dla niego. Ale to też nie jest no taki raczej bardzo, bardzo szczera rozmowa, rozlewna. To są tylko fragmentowe rzeczy, a nigdy nie trzeba odkładać na jutro, bo my nic nie wiemy, co się stanie jutro. Jakie to będzie nasze jutro, albo w ogóle, że już nie będziemy mieli tego jutra. Czytając pani książkę, myślałam o tym, o czym powiedziała pani wcześniej, że my też nie pytamy swoich rodziców, swoich dziadków. I kiedy powiedziała pani, że on zostawia rebusy, że to trochę jakby tu masz jakieś puzzle i sobie dopowiedz, ułóż, wnuczko, co tam się wydarzyło pomiędzy,
To dla mnie to z kolei jest takie wspomnienie i przypomnienie, czyli tak, przypomnienie o wyrzucie sumienia, którym jest szuflada w domu mojej mamy, w której są zdjęcia niepodpisane. I są już osoby na tych zdjęciach, których moja mama nie pamięta i już nikt z rodziny nie pamięta, kim są ci ludzie siedzący przy stole. I jesteś za każdym razem planuję, że dobrze, no to w święta będzie taki czas, że będzie można, już nie można tej szarlotki, tej sałatki jarzynowej przejeść, siądziemy razem i ja zapytam, kim są ci ludzie, bo za chwilę już nie będzie kogo pytać i te, no nie obrazy, ale zdjęcia w szufladach zostaną i dla naszych następnych, dla wnuków, wnuczek, to już też będą takie rebusy nie do odczytania i dlatego tym bardziej, znaczy mam nadzieję, że już wszyscy Państwo są przekonani do wejścia w tę historię i do przeczytania tej książki, ale też do, może ona być zachętą do tego, żeby jednak znaleźć dla siebie czas nawzajem i żeby usiąść razem i te różne puzzle czy te rebusy porozwiązywać w domach. Ale wie Pani, tutaj siedzą młodzi ludzie, ale może dla nich się wydaje, że a po co, a na co się grzebać w tych szufladach? Po co te imiona, nazwiska tych tam siedzących na zdjęciach ludzi? Po co? My jedziemy naprzód, prawda? Ale Rasa też jest młodą osobą, która też mogłaby przecież pójść w drugą stronę. Nie powiedzieli mi dobrze, ale ja tu mam swoje życie, idę dalej. A ona tego potrzebuje, bo potrzebuje wiedzieć skąd ale jest. Ale to jest moja bohaterka, to jest styl mojego myślenia. A ja na przykład się pytam tutaj państwa, młodych ludzi, czy oni tak myślą, czy trzeba powracać. Tak, ja jestem przekonana, że trzeba, ale to niekoniecznie jest prawdą. Może dla nich się wydaje, że całkiem nie trzeba się grzebać w przeszłości. Ja w tym widzę wielki urok, bo no, różne są powody, ale moim zdaniem no, my nie jesteśmy od, nie zaczęliśmy się od zera. W każdym z nas, jeśli już i genetycznie patrząc, te geny, jak wyczytałam całkiem niedawno, mogą nawet wędrować przez 500 lat. Jakiegoś tam, nie wiem, jaćwinga mogę mieć ten gen, prawda, jeden czy drugi. Czy krzyżaka możemy mieć, nie wiem. I tak. I to, co kim jesteśmy... Tak, kim jesteśmy dzisiaj, to przecież to się składa z pokolenia na pokolenie. Ja patrzę na swoją córkę i nawet takie fizyczne rzeczy, myślę sobie, no kurczę, ona ma ręce mojego ojca, po prostu widzę. Układ palców, paznokci i tak dalej. I aż mnie dreszczy przechodzi. No ale to i mówię, nawet fizycznie, ale wszystkie inne rzeczy to przecież się składają, kropelka po kropelce. No jakoś się nie odcina tej jednej gałęzi, nie możesz funkcjonować, oddzielna gałęź. Zawsze ona z tych korzeni, z samego drzewa wychodzi. Także dla moich bohaterów to jest ważne. Może ktoś stworzy takiego bohatera, który się zaczął od zera. I taki może być bohater, i jego może być świat, i jego może być motywacja. Dlaczego tak, a nie inaczej, że ja patrzę tylko naprzód, nigdy się nie oglądam, co tam się działo w innych pokoleniach. Bo tam z tyłu może być coś, co da nam siłę, co nas zainspiruje, pomoże nam coś o sobie zrozumieć, ale może być tam też ciemność, może być mrok i ból. I nie tylko wredny dziad, ale no nawet nie sięgając tak daleko jak po krzyżaka, ale po jakiegoś innego złego człowieka, o którym potem się musimy no właśnie zmierzyć, zrozumieć, że ja też jestem z tego, co było dobre i z tego, co było złe, z tego, co było trudne, brzydkie, ale też z tego, co było piękne, więc to zawsze jest takie ryzyko, że jak się odwrócę, to mogę tam zobaczyć to, czego bym nie chciała widzieć, więc może dlatego to wołanie wyjdź i odwróć się no jest takim aktem hazardu, bo musimy właśnie zmierzyć się z tym, co zostanie. Ryzykownym, tak, ryzykownym, niebezpiecznym aktem, ale zarazem i ciekawym moim zdaniem.
To już autorka zaprosiła Państwa do rozmowy, więc ja się do tego zaproszenia mogę tylko dopisać, bo takie spotkania, kiedy dialogujemy ze sobą, tak jak tu książki dialogują, jak za chwilę będziemy rozmawiać o przekładach, które i o doświadczeniach przekładu, które ze sobą dialogują, tak świetnie byłoby, gdybyście Państwo aktywnie w naszej rozmowie uczestniczyły, bo to pytanie to jest też dla mnie bardzo ciekawe pytanie, czy obecne na sali młodsze osoby, już tutaj widzę rękę, widzę podniesioną, czy dla Państwa to jest ciekawe, czy podpisujecie z dziadkami, z rodzicami te zdjęcia w albumach, czy w ogóle jeszcze są jakieś zdjęcia, bo teraz wszystko jest niby w telefonie, w chmurze, a już nawet fizycznie często nie obcujemy z opowieściami o nas samych, więc z tym pytaniem przekazujemy. Czy mamy jeszcze dodatkowy mikrofon, czy ja oddam swój? Dobrze, to ja oddam swój. Nie, to... Dziękuję za głos. Ja nie chciałam o zdjęciach mówić, tylko chciałam zadać pytanie. Myślałam, że już jest czas pytań, ale mogę się wstrzymać i oddać komuś, kto chce mówić o zdjęciach. Ja na przykład chodziłam do tej samej podstawówki, w sensie ja chodziłam do gimnazjum, ale dla mojego dziadka to była podstawówka i często jak razem rozmawiamy, to przedstawia mi swoją perspektywę, jak to wszystko wyglądało, jak wyglądały klasy, jak wyglądało otoczenie szkoły, ale też mam na przykład zdjęcie, jak wyglądała moja wieś, z której pochodzę. I w sumie wtedy była tylko studnia, a teraz są wszędzie domy. Więc to jest bardzo ciekawe porównywać sobie tak stare zdjęcia do tego, co jest teraz. To jest bardzo optymistyczne spostrzeżenie, bo na Litwie najczęściej odwrotnie. Żadnego domu na wsi, tylko studnia została. I tego już się nie odtworzy. A domy, a zabudowania, zagrody to przecież i osobne życia, bogate życia czyjeś. Oczywiście ten czas na pytania będzie później, ale kontynuując ten... Tak, tylko później to... Zbierzemy czas na pytania, ale to odsłanianie bohaterów i bohaterek odbywa się w procesie przekładu, który, bo język obu powieści jest bardzo gęsty. Język Maranty, nad którego przekładem pracowała Agnieszka Rębiałkowska, powiedziała mi pani Joanna, że był trudniejszym zadaniem, trudniejszym wyzwaniem. Natomiast gęstwina warstw fabularnych, perspektyw i też specyfiki języka, języków bohaterów i bohaterek tej książki, wyobrażam sobie, że też nie była łatwym zadaniem. Jak panie pracowałyście? Bo ten tandem, pani Joanna była redaktorką przekładu pani Agnieszki, a tutaj mamy odwróconą sytuację, dlatego mówię o tandemie. Jak panie znajdowały język dla tej opowieści? To rzeczywiście było takie dosyć ryzykowne, to znaczy na ogół jeśli książki stanowią jakąś całość, tak jak my mówiliśmy sobie, że to jest dylogia, która oczywiście każdą z tych części można czytać osobno. I ja tutaj wracając do tego, co panie mówiły wcześniej, tak sobie zaczęłam myśleć o tym, bo też wydawało mi się, że absolutnie można czytać najpierw Maestra, potem Marantę, ale tak się zatrzymałam na tym pani pytaniu, czy to będzie ta sama opowieść i to jednak będzie zupełnie inna opowieść. Ponieważ sposób postrzegania Maestra w Marancie po przeczytaniu Maestra będzie zupełnie inny i to już nie będzie taki wredny dziad, jakie sprawia wrażenie po Marancie. Tutaj jednak odkrywa się dosyć mocno tej drugiej powieści, więc to na pewno będzie zupełnie inna opowieść. Pytanie, czy mniej ciekawa, czy bardziej ciekawa.
myślę, że to ciekawe może być rzeczywiście doświadczenie. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie przykładowe, to rzeczywiście pierwszą część, czyli Marantę, przetłumaczyła Agnieszka Rębiałkowska i ona rzeczywiście miała tutaj o tyle trudne zadanie. Znaczy te powieści one różnią się znacząco językiem. Tutaj mamy maestrę, mamy perspektywę taką męską bardziej. W Marancie to jest taka narracja z perspektywy kobiet. I w Marancie jest też dużo fragmentów pisanych gwarą. I to było dla tłumaczki ogromne wyzwanie, z którym zresztą sobie doskonale poradziła. Dodam, że Agnieszka była nominowana do Nagrody Gdynia w kategorii przekład, bo co nas bardzo cieszy, że doceniono ten wkład, ponieważ ona naprawdę musiała jakby nie chcąc dokonywać jakiejś takiej infantylnej stylizacji, musiała znaleźć jakiś system na przekazanie specyfiki tego języka, bo na czym polegał problem? Bohaterowie mówią gwarą taką dzukującą z regionu okolic Puńska, Sejn i w tej gwarze jest dosyć dużo slawizmów, które no, po przetłumaczeniu na język polski ten efekt ginie, nie ma tego jakby wrażenia, że coś tam jest, że coś się dzieje w tym języku. Więc co tu zrobić? No, znaleźć jakąś inną gwarę, nie wiem, przenieść gwarę z Wileńszczyzny. No, wszystko wydawało się nadużyciem, jakimś takim uproszczeniem znacznym. No i Agnieszka wpadła, a ponieważ jest językoznawczynią z wykształcenia, to też lubi tak bardzo w naukowy sposób podchodzić do tego typu problemów, więc ona rzeczywiście bardzo tutaj wykonała solidną kwerendę i postanowiła odwrócić te zapożyczenia, to znaczy wykorzystać zapożyczenia z litewskiego w polszczyźnie tego regionu. Wyszukiwała, szukała w starych słownikach, w starych opracowaniach i też stworzyła taki system, więc ja miałam uproszczone zadanie. Zresztą inna sprawa, że w Maestrze tych fragmentów gwarowych jest zdecydowanie mniej. Tam jest tylko jeden bohater, który na dodatek pojawia się na krótko, który posługuje się tą gwarą, a ja miałam za zadanie tylko ten system jakby zaaplikować w Maestrze. Co więcej, zawsze miałam w odwodzie Agnieszkę, z którą mogłam spytać, poprosić o radę i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o problemy przekładowe w Maestrze, to tutaj jakby w Maestrze jest dużo więcej dialogów. Dialogów się wcale łatwo nie pisze i łatwo ich nie tłumaczy, żeby one brzmiały naturalnie. Więc to było takie... Dlaczego? Dlaczego się ich łatwo nie pisze? Nie każdy, myślę, pisarz potrafi pisać dobre dialogi. To musi być naturalne, musi być wartkie, musi sprawiać wrażenie jakiegoś nawiązywania jakiejś relacji rozmówców. I często jest tak, że dialogi, jak są źle napisane, to brzmią tak kanciasto, sztucznie i też w tłumaczy... Słucham? Drętwo, właśnie. I w tłumaczeniu to też jest, to też nie jest łatwe, bo chciałoby się, żeby ten język był jak najbardziej wartki, naturalny, oddający taki rytm rozmowy. Mnie, powiem szczerze, największy kłopot sprawiały te fragmenty, nie dość, że dialogi, to dialogi poświęcone sztuce. Ponieważ to jest taki język bardzo specyficzny i to dopiero brzmi drętwo. Taka rozmowa... Hermetycznie, prawda? Tak, i wtedy zastanawiam, czy ludzie ze sobą tak rozmawiają, czy to nie będzie jakoś straszliwie pretensjonalnie brzmiało. Więc tutaj dosyć dużo kłopotów miałam z tymi fragmentami. Też musiałam się przełamać, bo pomyślałam sobie, no tak, ale rozmawia dwóch artystów. Dla mnie to może brzmieć jakoś, nie wiem, sztucznie, pretensjonalnie, drętwo, ale to jest ich język, to jest to środowisko, w którym oni się poruszają. Niemniej jednak rzeczywiście to były utrzymanie tej, mimo tego, że to jest język specjalistyczny, język taki, nie chcę powiedzieć hermetyczny, no bo nie jest hermetyczny, ale jednak momentami te dialogi są na takim dużym... wysokim poziomie wyspecjalizowania, to jednak starałam się, żeby to przypominało naturalną rozmowę dwójki bliskich sobie osób. Więc tutaj ten język stawiał trochę opór. Jeśli chodzi o przekładowe problemy, no to tutaj też były takie
kłopoty natury formalnej, bo tak tutaj patrzę na panią Irenę, z której zresztą pomocy korzystałam, na przykład przy tłumaczeniu nazw toni rybackich jeziora Gaładuś. Jezioro Gaładuś ma 40 toni rybackich, czyli takich zagłębień, gdzie są ryby. I każda z tych toni w obrębie jednego jeziora ma własną nazwę. I te nazwy, jak się okazało, funkcjonują również wśród polskojęzycznych mieszkańców, funkcjonują głównie w języku litewskim. Niemniej jednak no, trzeba było jakoś się upewnić, czy one rzeczywiście wszystkie się tak nazywają, czy teraz tak się na nie mówi, czy może coś się zmieniło. No i to wcale nie jest takie proste, ponieważ tego nie ma właściwie na żadnych mapach. Jest opracowanie profesor Tamary Buch, jest artykuł pana Dabkiewicza, który porusza te wątki. No i tutaj musiałam poprosić o pomoc panią Irenę, która pochodzi z tamtych okolic i jej rodzinę, w której są wędkarze i państwa Macukonisów. I tutaj serdecznie dziękuję za pomoc, bo pomogli nam mnie i Agnieszce zweryfikować te nazwy, żeby rzeczywiście ten realizm został zachowany, żeby to było wszystko zgodnie z prawdą, chociaż oczywiście w powieści nie wszystko musi być zgodnie z prawdą, ale tutaj jednak w tym przypadku uważałyśmy, że powinno, więc tutaj rzeczywiście był kłopot, a tak poza tym no to cała ta środkowa część, która się dzieje, która jest tą retrospekcją, która się dzieje właśnie w okolicach jeziora Gaładuś, no to mnie się tak to tłumaczyło rzeczywiście na jednym tchu, bo bardzo się jakby tak zaangażowałam w tę część historii i mimo, że to był bardzo trudny fragment tekstu, mam wrażenie, że ten fragment przetłumaczyłam najszybciej, bo tak jak już zaczęłam, to tak wpadłam w ten język, w tę toń i pociągnęło mnie, także tak. Bardzo dziękuję za uchylenie rąbka tajemnicy tego, jak wygląda praca tłumacza czy tłumaczki, bo my często nie mamy świadomości, jak też detektywistycznych czasami intuicji potrzeba, żeby wpaść na pomysł, jak, gdzie szukać. Ja jeszcze, przepraszam, bo jeszcze nie dodałam, dlaczego my się zamieniłyśmy rolami z Agnieszką, bo to może być dla państwa ciekawe. Z bardzo prozaicznej przyczyny. Agnieszka miała bardzo dużo, chciałyśmy, żeby Maestro ukazał się dosyć szybko po Marancie, żeby te książki jakoś ze sobą, no właśnie, dialogowały, żeby się jakoś uzupełniały. Natomiast Agnieszka miała dużo innych zobowiązań, nie byłaby w stanie tak szybko przetłumaczyć drugiej powieści. No i ponieważ uznałyśmy, że w Marancie obie miałyśmy bliski kontakt z tekstem, oczywiście różne to zaangażowanie było, jeśli chodzi o nakład pracy, ale obie znałyśmy dosyć jakby dobrze tekst i uznałyśmy, że ponieważ zmienia się też perspektywa, zmienia się ten głos, więc to też jest jakiś taki argument za tym, że można tego tłumacza zmienić i nie będzie to ze szkodą dla tekstu. Myślę, że to nawet mogło się okazać z korzyścią, bo wtedy te narracje rzeczywiście, to podczas jednego spotkania nawet prowadząca zgłosiła taką uwagę, że rzeczywiście słychać, że te narracje się różnią, że te głosy są inne, że ten język jest inny, co może łatwiej jest uzyskać, jeśli dwóch tłumaczy pracuje nad tekstem, czy dwie tłumaczki niż jedna. No i uznałyśmy, że ja w takim razie przetłumaczę Maestra pod warunkiem, że Agnieszka go zredaguje. Wtedy będziemy też miały obie wpływ na tekst. Agnieszka będzie czuwać nad tym, żeby nie było jakichś rozbieżności, ponieważ musimy też cały czas pamiętać no właśnie o tym, że mamy ten dialog i ten dialog jest i on ma miejsce przede wszystkim dlatego, że obie te powieści spaja rasa. Mamy ten stały element, który jest w obu powieściach, rasa i w jednej i w drugiej powieści jest bardzo ważną jakby tutaj postacią i bardzo ważny jest ten jej wkład w całą narrację, więc chociażby z tego względu te powieści nawiązują dialog. Uchyliła pani więc rąbka tajemnicy, pokazała nam, jak ta praca też wygląda, co również w Maestro zrobiła autorka, bo rozmawiałyśmy wcześniej o tym, że i Wiktor, i Rasa robią wiele, żeby ukryć to, co czują, co się w nich dzieje, że mają różne maski, które zakładają, natomiast pani pokazuje, jak, czyli właśnie odsłania się,
jak przebiegał proces twórczy, co autorzy i autorki robią nieczęsto, a ten fragment, dziennik, jest jeszcze włączony do książki, więc nie mamy poczucia, że podglądamy, że coś pani zabieramy, że jesteśmy takimi natrętnymi pytaczami, żeby próbujemy coś zabrać. Pani odsłania i pokazuje to, o czym mówiła na samym początku, czyli jak te głosy w pani się odzywały, co ci bohaterowie robili, jak panią prowadzili, jak panią zaskakiwali również. Dlaczego ta, czy to jest też taka śmiała, odważna decyzja, żeby się odsłonić, żeby zaprosić do tego procesu? Nie myślałam o tym. To jest naturalna decyzja. Po prostu obok tego pisania powieści cały czas no, pisałam te takie dialogi, chociaż to dziwnie brzmi, dialog z bohaterem, prawda, którego nie ma, z człowiekiem, którego nie ma. Ale dla mnie oni istnieli, więc zapisywałam to wszystko i później tylko było pytanie, czy w ogóle to dodać do książki. Miałam takie pytanie, wydając po litewsku maestro, i się zastanawialiśmy z panią redaktor, czy to właśnie, czy to niezbyt, no nie niezbyt, ale chyba, czy to zbyt może intymna rzecz, ta kuchnia pisarska, to, co się działo przed oddaniem rękopisu do druku. No ale podjęliśmy taką, nie inną decyzję. Gdy Jasia tłumaczyła na język polski, znowu to pytanie powstało i znowu z Jasią dyskutowałyśmy. Trzeba czy nie trzeba dla polskiego czytelnika? Prawdę mówiąc, na Litwie nawet w prywatnych rozmowach nawet i krytycy literacy, literaturoznawcy, jedni byli za, drudzy przeciw. Jedni mówili, a po co ty to dałaś? To mogłaś to wydać później odrębną książką. Byłaby trzecia część jeszcze, byłaby trylogia. Ale ja mówię, no kto by później przypomniał, o co tam chodzi w tym dzienniku? Czy każdy czytelnik będzie sięgał znowu do grubych książek, czytając tą trzecią? Bo to jakby takie no, bardzo spójne rzeczy, prawda? I były, no ja mówię, i takie zdania na temat tego dziennika. No i w końcu z Jasią podjęliśmy decyzję, że będzie ten dziennik. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Niech czytelnicy odpowiedzą. Czy raczej to jest potrzebne, czy niepotrzebne. Może to jest ciekawa rzecz. No tak, nie każdy może pisarz odsłania skrawek tej swojej pracowni. Ale wzięłam i zrobiłam. No ja raczej lubię coś innego, jeżeli robią wszyscy. Bo kiedyś napisałam taką powieść Tango Białych Suwaków. To jest powieść o naszych emigrantach w Ameryce, ale już tych emigrantach po roku 1990, tych nowych, ekonomicznych, jak my nazywamy, bo tam jeździłam, zbierałam długi czas materiał, rozmawiałam z nimi, no i w końcu napisałam tą książkę. I na końcu tej książki też zrobiłam to, co nieprzyjęte, przynajmniej, nie wiem, w literaturze litewskiej, dodałam trzecią część taką, to znaczy no, część czy rozdział, powiedziałabym, tej książki publicystyczno, powiedzmy, dziennikarski. To znaczy autentyczne wywiady z niektórymi tam spotkanymi ludźmi, Litwinami, emigrantami. I tu każdy czyta powieść, tak, jakby fikcja, wszystko leci i na koniec jest ten rozdział. No to też to takie było jakieś no, dziwactwo, niektórzy mówili, krytycy literacy, no po co ty tutaj jakieś tam, nie wiem, no jesie, jakiś
po prostu śledź, nie wiem, z miodem czy z czymś tam no, na końcu. Także to dziwne, ale ja lubię takie eksperymenty robić. Może się udają, może się nie udają, może komuś się podoba, może nie, no ale niech tak będzie. Bo dla mnie to jest same ciekawe robić takie eksperymenty. To może i to jest taki w sensie, ja nie mówię, że ja to tak celowo sobie siadłam i myślę i po prostu takie miałam zadanie, że o, teraz będzie jedna część, druga część, a później jakiś tam dziennik. Nie, to naturalnie wszystko tak się złożyło, a jeśli już taka myśl przyszła, jeśli tak naturalnie to się złożyło, no i to niech i będzie. Niech idzie dalej. Idzie dalej. Powiedziała pani, że dla mnie oni, bohaterowie, bohaterki istnieli, czyli czas przeszły, to znaczy, że już nie istnieją, już nie zaprowadzą dalej. Tak, ja wiem, że to jest to natrętne pytanie, czy będzie jednak trzecia książka i dowiemy się, co u Rasy dalej na przykład, a może u jednego z, a może na przykład co u Heleny, o, dalej, inaczej. Albo co, Uzyni to byłaby, oj tak, co Uzyni to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Wie pani, to są sprawy niebezpieczne, bo nie wiem jak inni pisarze, ale ja sądzę, że ja zbyt dużo czasu spędzam w jakiejś tam tej swojej utworzonej przestrzeni, chyba nawet więcej aniżeli w życiu realnym, a to jest źle. Bo no cóż, bardzo jest fajnie stwarzać swój świat, swoich bohaterów mieć, swoje środowisko, swoje w tym sensie, że no, to co ja chcę i po prostu jak na szachownicy tymi figurkami rządzić. To trochę jest takie niebezpieczne, nawet powiedziałabym w sensie moralnym, bo może nie zbyt tutaj mocne słowo powiedziałabym, że tak jak Bóg, ale coś w tym jest, tej pychy dosyć jest pisarskiej, bo właściwie tworzymy całkiem od siebie zależny świat, tworzymy swoich bohaterów, robimy z nimi co chcemy, albo ich tam, nie wiem, im dajemy szczęśliwe życie, albo takie skomplikowane jak maestro, albo zabijamy, albo nie wiem, posyłamy, nie wiem, na wojnę i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę niebezpieczne. To jedna rzecz. A druga rzecz, dlaczego? Corocznie jedziemy na sejmiki do Krasnogródy. Ja jadę tą drogą ze szkoła numer 2, gdzie mieszkamy, w Żegarach, tak? Zjeżdżam z górki, a tam obok gospodarstwo Dabkiewiczów. Kiedy pisałam powieść, Wałkiunasowie mieszkali tam w tym miejscu, moi bohaterowie. Ja tam stałam na tej górce, tam się rozglądałam i ja jadę sobie obok, no realnie, będącego tego gospodarstwa, a u mnie w głowie myślę sobie, no ciekawe, jak tam Balkunionsom się powodzi, jak tam Róża, jak tam Stefan się łapie później, jaka to jest głupota. Czy tam Tadulek, jak żyje znowu nad Jeziorem Sejwejskim. No nie ma Tadulka, ale on dla mnie żyje, myślę sobie, no pewnie już anioł wyrósł, jego syn i tak dalej. Coś jest w tym dziwnego, niebezpiecznego i nie wiem, może nie to słowo, zboczenie jakieś umysłowe, ale... Tak, wyjść, zamknąć. Czy nawet dwóch spotkań, że nawet zdarzyło jej się kupić niechcący prezent dla Tadulka, ponieważ zobaczyła taką mosiężną na targu staroci broszkę z głowami koni i pomyślała sobie, no o, taka piękna rzecz, komu bym mogła ją kupić? I kupiła Tadulkowi, dopiero jak przyjechała do domu, to się zorientowała, że no chyba broszka zostanie u niej. I wtedy sobie pomyślała, że chyba coś z nią nie tak. O, tak, tutaj.
Tak, tak, tak. Momencik, żeby też... Ta odpowiedź nasunęła mi jakby kolejne pytanie, ale do tego, do twojej odpowiedzi, Birutie, chcę powiedzieć, ale dlaczego trzeci tom stawia tak, jest takim problemem, a pisanie kolejnej książki też będziesz miała ten problem, bo ja jak gdyby patrząc na to, jak ty mówisz o swoich bohaterach na kolejnym spotkaniu, naprawdę widzę tych stanisławowskich, wiesz, aktorów, którzy się po prostu zamieniają i przez całą dobę i tak dalej, wiesz, Daniel Day-Lewis i tak dalej, tak? Że naprawdę jesteś takim stanisławowskim pisarzem, że często nie tylko dialogujesz z tym bohaterem, ale w ogóle tutaj, wiesz, przychodzisz i monologujesz w imieniu tego maestra i mówisz, że ty tego nie powiesz, prawda? To znaczy on tego nie... Birutę jest przykro, jak ja mówię, że maestro to straszny dziad. Ale ja do tego wrócę w swoim ostatnim pytaniu i zadam trudne pytanie, ale na razie jeszcze łatwe, bo powiedziałaś, że jak wracasz w te strony rodzinne, to jak gdyby myślisz o tych osobach jako realnie tam będących i czujesz jak gdyby ból, że one nie istnieją. Tak to sobie odbieram. Ale w związku z tym jestem ciekawa, czy w twojej powieści ludzie tam mieszkający nie odkrywają siebie, czy w tych książkach nie powinno być napisane, że wszelkie podobieństwa są urojone na przykład, albo coś takiego. Ale one są, naprawdę też są te podobieństwa. Ale właśnie, czy jest tak, że ktoś, wiesz, wspominasz taką zagrodę w Maestrze i chłopców, zabawy takie intymne, wiesz, no, gdyby ktoś w jakiejś powieści wspominał jakieś dziecięce zabawy intymne, w których tak dalej, to no właśnie, powiedz mi, jak to jest z tym. To najpierw odpowiem, że nie, bólu ja nie czuję, że oni nie są realni, tylko po prostu, że oni wciąż gdzieś tam są ze mną. Szczególnie jak właśnie wracam i ta geografia, przecież ona, no ja jej nie skrywam, ona jest konkretnie napisana, bo kiedyś jak zaczynałam pisać w swoich pierwszych powieściach, to skrywałam to wszystko, ale i tak moi rodacy rozpoznali, gdzie były trakiszki, gdzie tam Suwałki, gdzie co i tak dalej. Mimo, że ja nadawałam imiona inne tym miejscu, no wymyślałam jakieś tam, a później doszłam już chyba, no nie wiem, zmądrzałam albo odwrotnie i myślę sobie, no dlaczego mam ukrywać? No niech zostanie to przynajmniej w literaturze pięknej, te nazwy własne, takie jakie ja wiem i jakie są naprawdę. To jest jedna rzecz. A teraz jeśli chodzi o te prototypy. No to jest i śmieszna rzecz i ciekawa, bo jeśli biorąc moje powieści, też dwa tomy, Wielka Wyspa, ludzie w niektórych bohaterach oczywiście odnajdywali tych prototypów, zgodnie z tym, co ja miałam na myśli, ale była taka sytuacja, że ja w tej książce wprowadziłam takiego no, grzesznego, bardzo takiego łajdaka nauczyciela, był jeden z tych bohaterów. On jest wymyślony od A do Z. Takiego potrzebowałam po prostu w tej powieści. Nic absolutnie nie miał wspólnego z moją suwalszczyzną czy puńszczyzną i tak dalej. Ale na spotkaniu w Puńsku podchodzi do mnie dziennikarka, którą tutaj siedzący moi rodacy bardzo dobrze znają i mówi, słuchaj, kto jest prototypem tego i tego, to wiemy, kto jest tam, wiemy, no przynajmniej się domyślamy, ale ten łajdak, ten nauczyciel, to który to? No bo wszystkich przecież wiedzą, na palcach jednej ręki można policzyć, prawda? Jedni drudzy znają, no ja ile tej puńskowskiej parafii? Ja mówię, słuchaj kochana, no nie ma takiego prototypa. Wymyśliłam go, bo tak nie trzeba było. A ona mówi, no dobrze, nie mów, rozszyfrujemy.
No nie wiem, co rozszyfruję, ale nie było takiego prototypu. To wracając do Maranty i Maestra, mimo że ta geografia oczywiście odpowiada, ja wiem, na której górce żył Tadulek, na której mówię, że tam, gdzie Dobkiewiczowie, to Balkinasowie, ale to nie, to Dobkiewiczowie to nie są prototypy. Ja ich w ogóle nie znam. Ja ich nigdy w życiu nie widziałam, może raz kiedyś tam, nie wiem, gdzieś. Ja w ogóle nie wiem, jak oni spędzili wojny. To tylko geografia po prostu no, jest wzięta. Ja taki maestro nigdy nie istniał, prawda? Nie ma prototypa. To jest składka z bardzo wielu, no nie wiem, nie to, że osób, ale tak jak wczoraj mówiłam na spotkaniu, kreując tą postać, ja przeczytałam mnóstwo biografii różnych malarzy. Przede wszystkim litewskich malarzy. Także znam niektóre osoby, no, o tutaj dla rasy mogę powiedzieć, że co nieco wzięłam może z Reprzysa, bo to taki charakter no, człowieka, plastyk taki grafik. I jego historia życia jest bardzo, bardzo też zawikłana, bardzo trudna i jego charakter jest, no coś może jest podobnego w maestrze. Może coś wzięłam, nie wiem, z innej osoby, nie powiem jakiej, z trzeciej, z czwartej. I to jest po kropelce zbierane, także takich bardzo, bardzo konkretnych prototypów i w Marancie, i no oczywiście niektóre fakty wzięłam i ze swojej rodziny, ale to wszystko jest przecież przerobione. Dominika tak, na Dominikę się składa jedna moja ciocia i jedna moja wujenka. I to jest taki miks, powiedzmy. Nawet ten, jeśli pamiętacie, taki jest dialog o ptakach. Jak one po polsku się nazywają? Nie. Z Maranty. Ojejku, swirbiali. Ale jak po polsku, nie pamiętam. No właśnie, to ten cały dialog, który opisałam, on był autentyczny. Także albo opowieść o tym, jak przemycali w czasie wojny samogon z Litwy, jak nosili nasi Litwini z Litwy w Polskę i tak dalej. To wzięte niektóre fakty, niektóre historie oczywiście z naszego regionu, ale to nie jest tak, że no każdy to taki bardzo od A do Z prototypa mają ci moi bohaterowie. To tak nie jest. I też w tej części właśnie, części dziennika, w części książki też na to pytanie przez panią zadana autorka odpowiada, że znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że to prototypy, a oni, nie jest to pani wina, to oni do pani przyszli, a pani tylko stoi gdzieś na wzniesieniu, za rogiem, za drzewem, za drzwiami, obserwuje, słucham ich rozmów i zapisuję. Więc też strzeżcie się, drodzy państwo, rozmów w miejscach publicznych, zwłaszcza w pociągach, w tramwajach, bo gdzieś tam za plecami może być autor albo autorka i już tutaj wyobraźnia jest pożywiona. Możemy powiedzieć, że strzeżcie się pisarzy, bo jak coś się nie podoba, to on powie, opiszę cię w twojej książce, nie? W swojej książce. No i później zostajesz na całe życie u kogoś, nie? Wrednym dziadem na przykład, tak. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zadać pytania? Jest taka sztuka Pirandella, czyli włoskiego pisarza i dramatopisarza, która się nazywa Sześciu bohaterów w poszukiwaniu autora. To jest takie w poszukiwaniu autora, to jest takie tłumaczenie polskie. Nie oddaję tego, ale takiego przymusu jakby, ale litewskie na przykład tłumaczenie, to jest dosłownie powiedziane, że sześć bohaterów poszukują autora. Czyli wyobrażam sobie, jak na przykład może też istnieć taki świat, gdzie bohaterowie Biruti sobie
tam podróżują i poszukują autorki swojej, nie, bo ona ich stworzyła. Trzeba prowadzić jakiś dialog, jakieś swoje życie. I w tym sensie faktycznie pisarz jest Bogiem, dlatego że tworzy światy albo je unicestwia. Więc w tym też jest siła pisarza, że on może stworzyć nam światy, w których z tymi poszukującymi później autora bohaterami już możemy odnajdywać się my, czytelnicy. I właśnie to jest piękne zarówno u Pirandella, ale też jest piękne u tak dobrych pisarzy, tak wrażliwych pisarzy, jakim jest Birutė. I za to też chciałam jej bardzo podziękować. Aciu. Pamiętasz, miałam nadzieję, że zapomniałaś i że go nie zadam. Ale zadam, bo ono mnie intryguje i też chcę powiedzieć, że akceptuję wszystko, co napisałaś i wszystko, co się zmienia w przejściu od maestra do w przejściu od Maranty do maestra. Trochę pytanie jest w duchu Mitiu. Dotyczy tego, czy tam jest motyw kazirodczy w pierwszym tomie i czy w drugim tomie od niego odchodzisz. Świadomie i jak gdyby, no w ogóle, czy to jest jak gdyby zła interpretacja, czy no po prostu tak, tak? Bo na przykład dla mnie ten motyw, jak gdyby to podejrzenie albo no, przekonanie było tym największym wstrząsem w pierwszym tomie. Ale może być tak, że to była nadinterpretacja, co ja mam do tego skłonność dużą. No, wy mnie zmuszacie, żebym ja odkryła całą kuchnię pisarską. Ale cóż, takiego pytania nigdy jeszcze nie doczekałam się, no więc jest bardzo ciekawym pytaniem, dziękuję. W pierwszym wariancie mojej powieści było, ale później, i to znaczy, i tam było o wiele więcej na ten temat tekstu, trochę bardziej rozwinięte, a później ja to wyrzuciłam. Nie, wyrzuciłam właśnie, no, i bardzo się cieszę, że tak zrobiłam, bo wyrzuciłam właśnie w ten sposób, dyskutowaliśmy z moją redaktorką i z drugą moją koleżanką, którą mam taką koleżankę, której prawie zawsze daje swoje teksty, ona przeczyta i tak no mnie batem po łydkach. Albo to, albo bo to prawdziwa koleżanka, nie takie, że no wiesz, no to tak przepięknie, to tak ładnie i tak dalej, no to nic, to absolutnie nic. To znaczy, że tekst nieprzeczytany albo no żadnego zdania nie ma. A ona ostro, albo tu dobrze, tu źle, tu trzeba wykreślić. Oczywiście później dyskutujemy, nie jest tak, że ja jej słucham na 100%. Ale ona była za tym, żeby zostawić. A ja powiedziałam, nie, ja zrobię tak, żeby to była intryga. I to będzie zależało od zepsucia, przepraszam, czytelnika. Kto będzie chciał, to się domyśli nie wiadomo czego. A kto będzie się wstrzymał i zadawał sobie pytanie, czy naprawdę to tak, czy to tak tylko wygląda. No niech będzie ta intryga i bardzo fajnie, że ona, ta intryga zdziałała. Że ten tekst, który był konkretnie o kazirodztwie, wyrzuciłam. Bo... Tak, ale raczej dla mnie zawsze jest w życiu, tak i w powieści, bardziej ważne rzeczy albo wojny toczone na poziomie duchowym.
mentalnym, a wojny fizjologiczne, czy jak to nazwać, czy fizyczne, to już taka raczej sprawa z niższej półki. I tą wojnę, którą oni toczyli właśnie na takim psychologicznym poziomie cały czas i może jeszcze lepiej odzwierciedla to, co chciałam powiedzieć, że ona go dręczyła i o to mnie chodziło. Ona go dręczyła, no tak jak podając, nie wiem, mysz kotu, prawda? Już schwyci, a ona znowu odchodzi. I to dla niej było satysfakcją, to takie psychologiczne dręczenie tego dziada, że niby tak no, już się poddaje i znowu on nie jest zwycięzcą. Z drugiej strony, jeśli do końca doczytacie, z drugiej strony ona nie wiedziała, że on wie, kim ona jest. Ona myślała, że ona jest tu królową, ona jest tym tą artystką, która pociąga za sznurki lalki, prawda? Ale to tak nie było, bo on dla niej pomógł zdać, nie to, że zdać egzaminy, ale żeby w końcu się pojawiła na wydziale, tak, na akademii. Ona tego nie wie. Więc to jest taka gra na poziomie tych, nie wiem, ciąganie za wąsy i na poziomie psychologicznym, duchowym. Także już ta fizjologia nie jest aż tak ważna. Ale jeśli komuś to się chce. On nie miał tego. On nie miał tego. No i to też tak, tak. I, że może tak zrobić i też jak powiedziała Rasa, może nas swoją wrażliwością w pewne interpretacje może bardziej skłonić. I tak jak też powiedziałaś pięknie, ci błąkający się gdzieś właśnie w jakiejś przestrzeni bohaterowie, bohaterki znaleźli akurat taką autorkę i być może jeszcze się tak ostatecznie nie rozstali, co zobaczymy, bo nie usłyszałam nie w odpowiedzi na pytanie o dalsze losy bohaterów, więc czekajmy, a tymczasem cieszmy się tymi dwoma książkami, tymi dwoma tomami. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Zachęcam Państwa do zdobywania podpisów, dedykacji autorki i tłumaczki i do rozmów już kuluarowych o interpretacjach, o odsłanianiu się, o zasłanianiu się, o chowaniu. I zachęcam też Państwa, podpisując się pod tym apelem z początku naszego spotkania, żebyśmy nie myśleli, że jest jeszcze czas na różne rozmowy i jeżeli z czymś możemy Państwa w ten śnieżny wieczór, bo to chyba śnieg za oknem pada, tak widzę w latarni przynajmniej, wyprawili to z takim, poza książkami oczywiście, to z takim przypomnieniem o tym, że nie ma co odkładać na później różnych ważnych rozmów, pytań i bycia ze sobą. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.